Park Wrocławski w Lubinie po raz kolejny przeniesie się w czasie do wczesnego średniowiecza. Przez 3 dni będzie można zwiedzać Gród Słowiański, który tym razem zbuduje grupa rekonstrukcji historycznej Dziady Borowe. Na wszystkich chętnych będzie czekać masa atrakcji. Przez całe 3 dni zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach garncarskich, warsztatach tkackich. Zapraszamy również na pokaz kuchni słowiańskiej. W sobotę zapraszamy na bieg niewiast i woja, natomiast w niedzielę na zabawy i konkurencje sportowe. Gród Słowiański to jedna z atrakcji przygotowana z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Lubin świętuje tę datę od maja. Wtedy również w parku zbudowano średniowieczną osadę, w której m.in. organizowano warsztaty dla młodzieży. Najfajniejsze było strzelanie z łuku. Mogliśmy nauczyć się takich właśnie wielu czynności, które wykonywali ludzie kiedyś i takich fajnych, ciekawych zajęć, którymi właśnie ludzie cieszyli się we wcześniejszych latach. Jest bardzo fajnie, atmosfera jest fajna, a najlepiej było na ucznictwie. Mi osobiście się bardzo podobały te tutaj obok rycerskie na temat uzbrojenia rycerzy dawnych czasach. Gród Słowiański będzie otwarty w sobotę, niedzielę oraz świąteczny poniedziałek w godzinach od 11 do 19. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.